Czy to będzie wygrana takim deckiem? To będzie wygrana tym deckiem! Siemane maneczko, ja jestem Manek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. Co dzisiaj robimy, pewnie zapytacie, jak zawsze dobra zabawa. Otworzymy sobie kilka skrzyneczek u widza i pogramy Double Elixir Challenge, na którym mam już dwa zwycięstwa, zero przegranych, ale pomyślałem, że troszeczkę to sobie urozmaicimy. Żeby nie było nudy, zagramy deckiem z samymi legendami, no i to powinno być całkiem interesujące. Double Elixir plus same legendy, myślę, że to będzie zwycięstwo gwarantowane. Pod ostatnim moim odcinkiem z Clash Royale zdobyliście 4600 łapek. To jest okej wynik, ale bardzo was proszę, żeby tutaj te 5000 chociaż wbić. Będę bardzo wdzięczny. Ostatnio te nawet 10-20-tysięczne ilości lajków nie są dla was straszne, więc 5000 łapek nie wydaje się takie trudne. No a co, my nie przedłużajmy, przechodźmy do gry. Dobra, i tak przy okazji wszedłem sobie na konto Gabi, która jak widzicie szaleje całkiem nieźle. No i tutaj zobaczyłem, że znowu ma ofertę. Myślałem już, że nową, że w kilka godzin, no bo to wczoraj otwierałem tego Super Magical Chesta. Dzisiaj patrzę, kolejna oferta, mówię, wbiła kolejną arenę, ale nie, to ma kolejną arenę, którą, nie, znaczy z drugiej areny ma taką tutaj value pack. No i pomyślałem, że kurde, no zrobię jej kolejną niespodziankę, więc czemu by nie? Otwórzmy sobie w ramach urozmaicenia odcinka, też Gabi będzie mega szczęśliwa. No i co? Zobaczymy, co jej wypadnie. No i dobra, Gabi Magical Chest w formie prezentu. 410 golda, zawsze to coś, do tego Tombstone raczej tym nie będzie grała. Arcierki raz 9 przydadzą się na pewno, do tego Knight powiedzmy, że się przyda, do tego Szkieletonki, może być, do tego Fireball. No i prawdopodobnie legendy nie będzie, ale kto wie, zobaczmy. No nie, legendy nie będzie, ale będzie 5 giantów, na pewno będzie szczęśliwa. I do tego balun raz 1. Miałem nadzieję na smoczka, bo brakuje jednego smoczka do trzeciego chyba poziomu. Ale balon to też jest dobra karta. No nic, zawsze to więcej kart do kolekcji. Dobra, jesteśmy już na koncie u widza, u Kuby Parambol. Tak się nazywa, z małe dziki Sabo. Pozdrawiam oczywiście cały klan. I dzisiaj do otwarcia mamy Legendary Chesta, dwa Magical Chesty, dwa Giant Chesty i do tego Clan Chesta. Całkiem przyjemnie, całkiem sporo szansy na fajne skrzyneczki. Kuba prosił, żebym postroił Ploka, który był albo jest dalej w Siemanomanojkach, i jego kolegę Deadpoola. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, Kuba ma 2991 tutaj koronek, puszek, i chciał, żebym zagrał tą jedną arenę, ale powiedziałem mu, że no nie zrobię tego. Wtedy wszyscy byście prosili, żebym grał na waszych kontach, i tak to robicie cały czas. Nie rozumiem po co. Nie gram na kontach widzów, jeżeli coś sam chcę, to wtedy tak. Ale tutaj nie zagramy, ale życzcie szczęścia tutaj Kubie w komentarzu, coś na niego łapkę, serduszko i będzie na pewno, dostanie tą moc. A my zaczynajmy opening. Polećmy z Clan Chestem na dobry początek. 1200 golda, 1600 golda, Goblin Gang raz 11, bardzo blisko 9 poziomu, 3 muszkieterki, średniawka dla niego jak widać, arcierki jak najbardziej spoko, minionki również bardzo fajnie, Ice Spirits, same komony, okej, legendy nie będzie, być 22 mega milionów, ja bym się ogromnie cieszył, i do tego Witch razy 2. No jak widać, nie gra żadną z tych kart. Dobra, jesteśmy już na początek, otwórzmy sobie Crown Chesta, bo czemu by nie, 565 golda, 2 gemsy, do tego Spear Goblinki, może być, Ice Spirits, nie jestem fanem, ale czemu nie, Inferno Tower razy 7, przyda się pewnie kiedyś, i do tego Bowler razy 1. Okej. I w ogóle, patrzcie, mam Lumberjacka w sklepie, mam kasę. Aha, mam, nie mam go jeszcze, właśnie o to chodzi, ale w najbliższej przyszłości nie planuję nim grać i wydaje mi się, że powinienem zachować jeszcze te pieniądze. Nie chcę kupować tej karty, no bo nie jestem fanem rushowych deków. Pewnie będę tego żałował, bo może nie pojawić się zbyt prędko w sklepie, ale na razie sobie odpuszczę. Wolałbym na przykład kupić czwartą Witch. Zobaczymy. Nie wiem, napiszcie, czy powinienem kupować takie nowe legendy, czy nie, mimo wszystko. Brakuje mi już tylko w sumie dwóch kart. No trzech, no i tej czwartej, która wyjdzie niedługo. Brakuje mi tych trzech legend i czwartej legendy. Na razie, znaczy czwartej karty. Na razie to nie jest jakoś dużo, na razie tymi kartami nie będę grał. Mam ten swój deck, którym gram. Mam też kilka innych na oku, ale te karty akurat nie są mi tam potrzebne. Więc na razie chyba nie będę kupował. Przy okazji u mnie dzisiaj też otworzymy Clan Chesta, więc jest na co popatrzeć. No a co? My przechodzimy do deku z samymi legendami. Te dwa zwycięstwa zrobiłem takim deckiem, tylko zamiast Elixir Kolektora była Pekka i była jeszcze jakaś tam drobna zmiana. I powiem wam, to tak świetnie poszło. W kilka sekund wygrywałem te mecze. Nie miałem ostatnio czasu zbytnio grać, ale być może tak właśnie ten challenge wygram. Dobra, tutaj mamy moje legendy. No i oczywiście weźmiemy te drogie legendy, tylko że tutaj niestety levele się nie skalują, więc weźmiemy te wszystkie takie droższe legendy, no bo mamy dużo tutaj eliksiru. Graveyard, nie jestem fanem tej karty,
ale czemu by nie? Weźmy też oczywiście Smoczka, weźmy też sobie oczywiście Electrowizarda, bo czemu by nie? Weźmy też sobie oczywiście Nightwish, bo bardzo ją lubimy. I teraz tak, pytanie, bo zostało już tam niedużo tych legend. Weźmy też sobie oczywiście Princeskę, żeby jakąś tam kontrolę tłumu mieć. No i też myślę, że Ice Wizarda powinniśmy zabrać, żeby móc być jako tako obszarowo. No i takim deckiem zagramy. Czy wygramy? Nie wiem. Ile się dostaje za ulepszenie? 250. No to nie za bardzo mnie to ratuje. Chciałbym mieć 10 poziom. Ja zakładam 3 szybkie przegrane, ale kto wie, zabawa powinna być przednia, no bo przecież nie tylnia. A my zaczynajmy. No i co? Jesteśmy. Gramy z Pololo. Pololo, dobrze przeczytałem, prawdopodobnie tak. No i zaczniemy oczywiście od czegoś mocnego. On wywarł, znaczy wypuścił smoczka. Ja zagram takie oto coś i do tego puścimy tego oto tutaj pana, żeby zniszczył tego minera. Myślę, że nie za długo mu to zajmie. Puścimy też taką princeskę z tyłu, żeby tego pana bardziej tam rozmawiała. Tutaj fireballa jakoś... Ten fireball taki... No wydaje mi się... Albo mi się wydaje, albo mi się nie wydaje, że był taki dość średnio trafiony. Ale co ja tam mogę wiedzieć? No widać, że na razie sobie tak średnio z tym wszystkim radzi. Fajnie było tamtą panią zniszczyć, ale to chyba nie był najlepszy ruch z mojej strony, żeby tego graveyarda tam wysłać, ponieważ tam było bardzo dużo rzeczy, które broniły się jednak przed tym wszystkim. No i dobra, na razie ten atak nie wyszedł nam na dobre. Mamy więcej nawet straciliśmy niż zyskaliśmy na nim. Ale many, znaczy energii mamy dużo, więc nie ma co zbytnio się zamartwiać. Lećmy tutaj z takimi atakami, tutaj nie wiem, okej, fireball leci po raz kolejny. Tym razem poszedł lepiej, lepiej niż poprzednio. Tutaj wyślimy takiego oto Inferno Dragona, który niestety będzie fokusował się na te małe szkatułki. Ale dobra, i tak Witchka całkiem szybko nam padnie. Tam niestety nie mamy czegoś, żeby móc jakoś zabrać, wiecie, uwagę odciągnąć od tych naszych kolegów, którzy tam gdzieś są. I to niewątpliwie jest małym problemem. Co on też tymi strzałkami dużo zadał? To było jakieś takie nienaturalne, albo mi się wydało. Tutaj, okej, nie najgorzej to wyjdzie z panem Ice Wizardem, ale i tak dość szybko padnie. No i pojawia się w tym momencie pewien problem. I to wcale nie taki mały problem, bo też bym powiedział, że to bardziej taki większy problem niż mały problem. Ciężko się komentuje tak, jak się gra takimi deckami, w których kompletnie nie wiadomo, co się dzieje. I to jest raczej pierwsza wieża stracona. Na szczęście jeszcze nie, ale niedaleko zabrakło, niedużo zabrakło. Wolał zniszczyć fireballem wieżę, niż mnie zaatakować. Czy to było jakieś ultra mądre? Ciężko mi to wszystko jakoś logicznie wytłumaczyć. Pójdźmy tutaj Electrowizarda, bardzo ładnie to udało się zrobić. I tam graveyard leci, ale te jego strzałki zadają jakieś takie chore obrażenia. Princeska z tyłu, to będzie pierwsza wieża, tak jest. Więc dobra, nie jest najgorzej takim deckiem zniszczyć wieżę. Wydaje mi się to już całkiem przyzwoitym sukcesem, może nie jakimś ogromnym, ale nie wyszło, nie wyszło. Najgorzej, nie ma coś tutaj denerwować, obrażać i wiecie, wyzywać ludzi. Myślę, że nie wyszło najgorzej. I teraz tak, ja z pewnością wolę zrobić atak w tamtą stronę. To na pewno będzie lepsze wyjście z tej sytuacji, która tutaj nas napotkała. Tu niestety mamy mały problem z naszym Sparkiem, ale no nie, tutaj nie ma co się zbytnio o tym stresować. Sparki leci po wieżę, ej! Wydaje, jeżeli Sparki uderzy chociaż raz w tą wieżę, to nie powinno być naprawdę najgorzej. I to nie będzie, czy to będzie wygrana takim deckiem? To będzie wygrana tym deckiem! Nie wierzę w to po prostu. Byłem pewien, naprawdę, że przegram wszystkie gierki. Ale udało mi się wygrać, aż mi się słabo zrobiło. Super. Giant chest numer 1 questowy, 740 golda. Dobrze, Royal Giant może być. Do tego Minerva Horda jak najbardziej, zwłaszcza, że ma na 12 poziomie. Więc już bardzo wysoko. Dalej, będzie legenda, nie będzie, będą szkieletonki i do tego muszkieterka. Nieźle. Kolejny Giant chest u Kuby, 740 golda. Nieźle, Prince razy 1. Widać, że ulepsza Prince'a, dziwne. Nie wiedziałem zbytnio, żeby ludzie grali Prince'em. 3 muszkieterki, do tego kanon i oczywiście Dart Goblin. Nie najgorzej. Dobra, lecimy kolejną grę, tym razem z Yisem. No i zobaczymy, czy tutaj wyjdzie nam lepiej, czy pójdzie nam lepiej, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa na to, żeby wygrać. Powinna być? Wydaje mi się, że powinna być. Nie powinno to pójść najgorzej. Czy ten Sparki został dobrze wystawiony? Ciężko mi stwierdzić, zwłaszcza tam idzie Elektrolizer, który będzie niewątpliwie troszeczkę nam przeszkadzał, ale Sparkiego ustawiliśmy na szczęście tak dość tylnie i wyszło
to naprawdę całkiem fajnie i całkiem przyzwoicie. Ta karta, która z tyłu jest, będzie dla nas kartą złą. Będzie dla nas kartą złą i to nawet bardzo złą. No i tak, pokona nas dość mocno. Ale musiałem tego graveyarda odrzucić, znaczy tam rzucić, żeby po prostu mieć kartę, którą będę mógł się zająć. Żeby troszeczkę odzyskać czasu tutaj. Mamy problem, kolejny problem niestety nas napotkał w tym momencie. Nasz Inferno Tower będzie resetowany przez tamtego oto pana z tyłu, który będzie nas strasznie wkurzał. Czy teraz uda nam się zabić? Jezu, jak ja nie lubię takich ludzi, co mi spamują. Nie udało nam się go zabić nawet. No i tutaj pierwsza wieża poleciała. Pierwsza wieża poleciała, dalej nie udało nam się zabić tych oto panów. Nie wiem, pójdźmy tutaj graveyard, żeby oni zbytnio nie atakowali nam wieżę. Ale to jest właśnie taka gra, o jakiej ja, jaką ja zakładałem, wiedząc właśnie, że gramy deckiem z samymi legendami. Tak myślałem, że to będzie wyglądało. No i muszę przyznać, że za dużo to ja się nie pomyliłem. Za dużo to ja się nie pomyliłem. No cóż, może gdybym miał te drugie, ale nie, no bo legendy i tak by się resetowały na pierwszy level, więc to nie ma znaczenia, jaki ja mam level tych kart, więc to kompletnie nie powinno mieć żadnego nawet znaczenia. Ten Electro Wizard, czy był dobrze wytimingowany, ciężko stwierdzić, raczej nie ten jego Electro Wizard strasznie nas kontruje, zwłaszcza, że jego Electro Wizard kontruje nam Inferno Dragona i Pendolino. Nie zapomniałem jak... O, Sparkiego, więc... no tak, to już jest przegrana. Super gra, no. Nie wiem w sumie czego oczekiwałem. Po tej pierwszej grze mówię, ty, może wygram cały challenge. No, idziemy w dobrą stronę. Pierwszy Magical Chest. U Kuby 1050 golda, Arrow Keep jak najbardziej spoko, Barbarianowa Hata raz 2, Wizard raz 2, do tego Goblin Gang w końcu na 9 level, do tego Royal Giant i... Nie będzie legendy. Dart Goblin, a do tego Witch razy 3. Tak, zobaczcie, jakim takim dziwnym deckiem gra. No, 5 level Prince'a, niespotykany. Nigdy nie grałem z takim deckiem, ale jak widać, może działać. Gramy z Defim, który ma 8 level, więc będzie, powinno być troszkę łatwiej, ale jak wiemy, tym deckiem nic nie przychodzi łatwo. O wszystko trzeba się starać. Bardzo mocno do tego starać. Okej, on poszedł tamtą stroną. Ja postanowiłem, że pójdę tą stroną. I teraz mamy mały problem, ponieważ jak już mówiłem, on poszedł tamtą stroną. A ja postanowiłem, że pójdę tą stroną. No i tutaj ojojojojoj. Pekka będzie sporym problemem. Aj, nie wiem teraz dokładnie, nawet nie dokładnie nie wiem, co powinien w tym momencie zrobić. Tutaj dostaję kolejny wpiernicz. To taki bardzo szybki wpiernicz. Pekka niszczy nas. Drugą grę z rzędu. Zostaliśmy zmiażdżeni dosłownie przez Pekkę. I to nie przez mini Pekkę, tylko przez taką pełnowymiarową Pekkę. Tutaj co? Mogę użyć Sparkiego, który coś tam jednak utrafi. Nie będzie najgorzej. Znaczy jedną kartę zniszczy. Ale tamten pan, jak on mocno bije, no któż by się spodziewał? Nawet nie zdążyliśmy zniszczyć jednej wieży. No nie poszedł ten atak, nie poszedł. Może ja nie powinienem atakować, tylko bardziej się bronić. Tylko czym się bronić? Nie wiem. Dobra, gramy z Kevinem 2008 z klanu Props 2. Czy Kevin 2008 to jest możliwe, że to jest jego rok urodzenia? Jakby to miałby 9 lat. No to w sumie już nie tak mało. Może grać faktycznie. Kurde, ja wam powiem tak, ja jestem rocznik 1995. I dla mnie takie roczniki 2000 to jest taka totalna, wiecie, niewiadoma, że jak ktoś tak może. Czy Kevin teraz nie będzie grał, bo spotkał Manoika? Nie wiem, na to wychodzi chyba, co? Bo nic nie robi. Więc, no dobra, no, wykorzystajmy, podziękujmy Kevinowi, napiszmy mu thanks. O nie, jednak coś wystawił. Ale Kevin, no, tak się chyba raczej nie powinno robić. No ale co ja mogę z tym zrobić? O, zaczął grać, czy nie? Co ja mogę z tym zrobić? No nic, Kevin, pozdrawiam i powodzonka. To chyba moja pierwsza taka sytuacja, kiedy jakiś widz pozwolił mi wygrać i z jednej strony spoko, darmowa wygrana takim ludzkim okiem, ale z drugiej strony takiego, wiecie, competitive, no to takie trochę tak się nie powinno robić. Ale dzięki Kevin, tak czy siak, nie polecam, zawsze się sprawdzajcie, fajna walka może być, zawsze możecie ze mną zagrać. Jak ze mną wygracie, możecie się chwalić, że ze mną wygraliście, a tak to, że mi daliście wygrać, no nic. Ale dzięki Kevinowi odblokowałem już 4 zwycięstwa, więc kolejna nagroda, 15 eliksir kolektorów, bardzo fajnie, bo akurat je zbieram, super. Dobra, gram z super celem, więc gram z samym twórcą, Clash Royale oczywiście.
Nie no, żartuję. I tutaj, okej, myślę, że, czy to będzie dobry pomysł? Tak, to był bardzo dobry pomysł. Właśnie nie wiedziałem, czy na tym takim, na tym poziomie po prostu zabijamy na hitka jako Electro Wizard te minionową hordę, ale okazało się, że tak właśnie się dzieje. Marnuje eliksir niestety. Bowler będzie dla nas małą przeszkodą, ale patrząc na to, że będziemy mieli Inferno Dragona, nie powinno być aż tak bardzo źle, bo powinno być w sumie dość łatwo. Zresetował nam nasza cholera, zresetowała nam Sparkiego i to jest niewątpliwie mały problem, ale no tak, to jest w sumie nawet bym powiedział większy problem, ponieważ nasz Sparki został w tym momencie zdetronizowany i my musimy jakoś sobie poradzić, tylko no nie za bardzo mamy jak. Dobra, porzućmy ten atak. Dobra, po raz kolejny ta sama w sumie historia. Poczekamy tutaj na Electro Wizarda. Okej, no nie wiem, on wolał rzucić Fireballa, w sumie się nie dziwię i teraz my możemy sobie tutaj spokojnie działać. No tak niby spokojnie, ale tak niespokojnie, no bo tam nasza krowa znowu tam poleciała, znowu obija wieża, ale tutaj nie za bardzo mamy, nie za duże mamy pole popisu. Bowler, ojojoj, okej, na szczęście nie zabił tej naszej koleżanki, więc to nie wyjdzie najgorzej, mogę to nawet Graveyarda w tym momencie rzucić, bo oni i tak będą się bronili przed czym innym. Electro Wizard tam jeszcze puściłem go, nie wiem czy to miało aż taki sens, ale Graveyard w końcu obije wieżę i to obije bardzo mocno. Okej, jak widać to może być kolejne zwycięstwo, czy ja powinienem iść teraz full in? W sumie, wiecie co? Nie wiem, wydaje mi się, że on się już poddał. Że Supercell już się nie broni. Tak jest, więc to będzie kolejne zwycięstwo. No faktycznie był opór, znaczy stawialiśmy opór. On na każdym takim naszym trajcie wychodził gorzej. Więc co? NL Power, czyli z Holandii prawdopodobnie ktoś. Wygrywamy kolejną grę, no i ej, jesteśmy coraz bliżej wygrania tego challenge'u deckiem legendarnym. Magical Chest już ostatni na dzisiaj, 1050 golda, do tego Ice Spirits, nieźle. Royal Giant może być, minionki spoko do tego. Flying Machine, ja nie przypadam. Dalej, Fire Spirits i no bardzo dawno nie było żadnej legendy z Magical Chestu. Valkyria do tego Exe. I czy on nie grał Exe? Tak, grał, więc będzie mógł wbić sobie na czwarty poziom. Z pewnością będzie zadowolony. Dobra, lecimy. Ostatnia gra w tym challenge'u. Albo wygramy, albo przegramy. Szczerze, osobiście zakładam, że może być ciężko wygrać, ale w sumie nie liczyłem, że wygramy, a no nie wierzyłem, że wygramy jakąkolwiek grę w tym challenge'u. Udało się już wygrać kilka. Trzy? Chyba trzy, tak? Mieliśmy dwa, mamy pięć, dokładnie. Trzy. I teraz tak, problem jest taki, że gramy znowu na pana Exe, z którym ja niestety zawsze przegrywam. Fireball. O, poszedł w wieżę, czyli chciał zabić jako pierwszy. Oj, nie. Tutaj ja już widzę, że ta gra będzie przegrana. Wiecie dlaczego, nie? Ponieważ Electro Wizard będzie kontrolował naszego smoczka. No jeszcze tutaj jest pan duży latający. No nie, no tutaj nie ma szans wygrać. Szczerze powiem, po prostu. Ja nawet nie mam co walczyć w tym momencie. Tutaj ta gra zostanie przez nas przegrana i to bardzo szybko. No szkoda, że to tak się skończyło. Były nadzieje i to takie całkiem spore te nadzieje były. No niestety musiały te nadzieje skończyć się na niczym. No co ja mogę zrobić? Pójdę z tego po prostu. Nie no, żartuję, ja nigdy się nie poddaję. Idzie jakiś tam atak. Raczej temu atakowi nie wróżę jakichś wielkich sukcesów. Ale czemu by nie? Ale czemu by nie? Who knows? No nie ma co też być takim jakimś negatywnym Andrzejkiem, który wszystko będzie, wiecie, spłycał i mówił, że nie ma szans wygrać. Tak jak mówiłem, szansa na wygraną jest zawsze, a nawet tą jedną tą. Zobaczcie, jedną wieżyczkę jak zdejmę, to będę też szczęśliwy. Będę szczęśliwy, raczej to się nie uda, raczej na pewno, ale zawsze próbować warto. No tak, ten atak wydaje się w tym momencie być zbyt potężny, więc to niestety będzie przegrana. No szkoda, że akurat taki deck dostaliśmy na koniec tej rozgrywki. Było blisko, nie spodziewałem się, że będzie blisko, ale spokojnie, jeszcze kiedyś to wygra. Otwórzmy sobie skrzynkę z challenge'u za 5 zwycięstw, 480 golda, Bomber, Cannon i Furnace. No, średniawka. Otwórzmy też sobie mojego clan chesta na sam koniec, 1600 golda, jak najbardziej spoko, 19 strzałek, może być kanonki, może być rage, nie będę raczej grał, ale okej, do tego Royal Giant, do tego Elite Barbarianki i... Przestraszyłem się, że będzie. O, dwa lightningi, jeszcze, kurde, jeszcze jedna niedziela i jedna karta i będę miał lightning na piątym poziomie. Do tego będzie Flying Machine,
Dzięki. No i legendary chest u Kuby. Wisienka na torcie, a tutaj w tym legendary chestie będzie Lumberjack. Gra również Lumberjackiem w deku, ale ma już na drugim levelu, ale to zawsze będzie bliżej trzeciego. Więc dzisiaj naprawdę trafiliśmy z dropami. Dzięki Kuba za opening. Pamiętajcie oczywiście o komentarzach, lajkach i serduszkach dla Kuby. Jeszcze raz dzięki. Dobra, mam ogromne nadzieję, że odcinek wam się podobał. Fajny taki challenge był, udało się co wygrać co nieco. Byłem pewien, że to będą trzy szybkie przegrane. I faktycznie te przegrane, które były szybkie, ale wygrane też były szybkie. No jedna oczywiście oddana. Tak czy siak, pamiętajcie oczywiście o G2, gdzie z kodem mano 3% na wszystkie fajne gierki. Link oczywiście w opisie, tam też linki do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco. Na dzisiaj to już wszystko, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, te 5000 i będzie miodzio. A na dzisiaj to już wszystko. Bo napiszcie jakiś ciekawy challenge, może macie też inny ciekawy challenge, jakimi kartami mogę zagrać, czy coś w tym stylu. Trzymajcie się, papa!